Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. W poprzednim filmie sobie omówiliśmy trochę nasze egzopojazdy, ich ulepszenia, tak z grubsza, no bo nie ma tam zbyt wiele co opowiadać, ale mniej więcej wiemy, co z czym jeździć. Dzisiaj zajmiemy się kwestią, gdzie je zdobyć. No oczywiście te podstawowe zakupujemy wpierw na Anomalii u Persesa. Brzmi jak jakiś grecki bóg swoją drogą. Mamy tutaj wszystkie podstawowe technologie do naszych egzopojazdów. Z wyjątkiem Minotaura. Ponieważ tak jak wspominałem na poprzednim filmie, Minotaur posiada własną misję fabularną, gdzie go rozbudujemy. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się ją wywołać. Póki co jeszcze się to nie udało. Także tutaj u tego brzydala nabywamy wszystko, co chcemy do naszych egzopojazdów. Skoro jesteśmy na Anomalii, chciałbym o czymś wspomnieć. Z pewnością pamiętacie, jak w ostatniej ekspedycji wybieraliśmy, z czym stworzymy naszego konstrukta, czy będzie on bardziej oddany Atlantydzie, czy może Atlasowi. Tak jakiś czas temu wpadło mi w oko to pomieszczenie. Kolor niebieski Atlantyda, kolor czerwony Atlas. Czyżby się szykowała jakaś wojna frakcji, być może jakieś questy społecznościowe. Się zastanawiam, czy ostatnią ekspedycją deweloperzy nie zaczęli wciągać nas w jakąś galaktyczną wojnę. Wojnę frakcji między Atlantydą a Atlasem. No, kto wie, być może. Myślę, że się prędzej czy później dowiemy. W sumie ciekawie by to rozwinęło fabułę. Mam tutaj dylemat, ponieważ ja zrobiłem ekspedycję w sumie chyba nawet trzykrotnie. Teraz nie jestem pewien, jakiego tutaj mam, czy po stronie Atlantydy, czy po stronie Atlasa. No, czas pokaże, nie? Dobra, ale wróćmy do naszych ulepszeń. Oczywiście, jako że szukanie ulepszeń raczej odbywa się na początku gry, wszystko będzie się odbywało w galaktyce Euclid. Tam właśnie udamy się po nasze ulepszenia.
widzę się, ktoś tu rozgościł przy portalu. Co ciekawe, Kuszara i Księżyc. Ciekawe, byłem tutaj. Może... Nie no, w trakcie ekspedycji nie przecież. No to nie ten save. Widać popularna planeta. Handlarza. I tak, tutaj powinien być laser Minotaura i przyspieszenie do egzopojazdu. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie są. No mamy. Laser Minotaura i moduł do palenia. Weźmy sobie je, zakupmy. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, jak zrobić, żeby kupić wszystkie trzy w jednym miejscu? Wsiadamy do naszego statku, robimy save'a, wczytujemy go. No i po wczytaniu możemy kupić kolejne. No a później robimy tak drugi raz i mamy wszystkie trzy od razu z bani. Teraz polecimy sobie poszukać miejscówki, gdzie znajduje się silnik do Minotaura i działko do egzopojazdów. Także wrócę sobie do swojego portalu. Kurde, strasznie żałuję, że te skrzydła się nie składają, tak jak w poprzednim plecaku, tym trochę mniejszym ze skrzydłami. O niebo lepiej by to wyglądało. No i lecimy z drugimi koordynatami. Thank you.
patrzę, że praktycznie się nie różnią od tych pierwszych, co wpisywaliśmy. Czterema pierwszymi znakami się różnią, pozostałe są identyczne, w identycznej kolejności. Trochę mnie to zaskoczyło. Martwa papuga. No i zasuwamy z powrotem na stację kosmiczną. No i tak jak mówiłem, tu powinno być działko do egzopojazdu i silnik do Minotaura. Znaczy się ulepszenia tych technologii oczywiście, nie same technologie. No i mamy moduł działka do pojazdu, moduł silnika Minotaura. I tak samo jak poprzednio, jeżeli chcemy 3, zapisujemy, przeładowujemy i wkupujemy pozostałe. Dobrze, ja wracam do portalu. I lecimy na trzecie miejsce, na trzecią miejscówkę w sumie. Tutaj powinniśmy odnaleźć działo Minotaura, silnik i laser górniczy do egzopojazdów, także sprawdźmy, czy ciągle tam są. I lecimy ze znakami. Tego latającego robala bym chciał kiedyś zdobyć. Wiem, że teoretycznie jest możliwość, ale jak to zrobić? Nie wiem, czy na zwykłej wanilii się da. Ciekawa zatoka.
Chyba wszystkie rasy odwiedziliśmy. Wszystkie trzy. No i jest moduł działka, moduł silnika i moduł lasera. Została nam czwarta lokalizacja, w której są ulepszenia do Nautiliona. Także jeżeli kogoś nie interesuje ulepszanie łodzi podwodnej, spokojnie może to pominąć, ponieważ tam są ulepszenia tylko właśnie do Nautiliona, nie ma ulepszeń do innych egzopojazdów. No i czwarta lokalizacja, tak jak mówiłem, ulepszenia do naszej łodzi podwodnej, czyli działko do Nautiliona i napęd do Nautiliona. Zielono. Tu już trochę mniej. No, myślałem, że zaatakuje. Ostatnio z kimś pisałem, że No Man's Sky potrafi gubić FPS i to tak dosyć drastycznie. Faktycznie przy wyższych rozdzielczościach ma taki dziwny zwyczaj, że przy wchodzeniu w planetę potrafią do 30 klatek nawet spaść. Ale to no przy naprawdę dość dużych rozdzielczościach. Czekajcie, wezmę sobie, zadukuję. Ja, żeby w miarę ładnie to chodziło, gram 1920x1080. Nie boli to tak bardzo w oczy. Grać się da, a ta płynność jest zachowana, także wyższe rozdzielczości naprawdę na bardzo mocnych już kartach polecam. No i tak jak mówiłem, dwa ostatnie ulepszenia, czyli działko Nautiliona i napęd Nautiliona. Nie wiem, czemu to się nazywa Humboldta. Może od twórcy tego napędu. Nie mam pojęcia, no ale jest to trochę mylące. No i co, tak naprawdę w ten sposób zdobyliśmy wszystkie ulepszenia, jakie są. Wszystkie ulepszenia do naszych egzopojazdów, które można kupić. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko ulepszać, a ja dalej staram się wywołać misję na Minotaura.
Dodatkowo tylko wspomnę, jeżeli ktoś by potrzebował parafin, spokojnie może tutaj korzystać z mojej kopalni. Może współczynnik wydobycia nie jest jakiś magiczny, ale ja bardzo rzadko używam, więc jeżeli ktoś tylko by chciał, nie widzę najmniejszego problemu, żeby podleciał tutaj i się poczęstował. Tutaj w lewym dolnym rogu macie... Ups, wjechałem pod lądowiska. W lewym dolnym rogu macie namiary na planetę. Baza nazywa się Parafin Pokazowa, także... A wiem, że zbyt wyjściowa nie jest, żeby ją nazywać pokazową, ale... Tak mi się nazwało. Także jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam. A z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.